Taka decyzja GD, DK i A była tylko kwestią czasu. Włosko-polskiemu konsorcjum Salini-Pribex dyrekcja wypowiedziała umowę na wykonanie 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 łączącego Lubin z Polkowicami. Wszystko z powodu opóźnień w budowie trasy. Wykonawcą wielokrotnie mobilizowany do zwiększenia liczby osób i sprzętu na placu budowy, tak aby realizacja inwestycji przyspieszyła względem tego, jak była realizowana, ponieważ kontrakty niestety były realizowane niezgodnie z zapisami umów, to też były nakładane m.in. kary na chociażby S3 za przekroczenie czasu na ukończenie, kary za niezgłoszonych podwykonawców, dostawców materiałów czy usługodawców. Spółka jednak niewiele sobie z tego robiła, place budowy świeciły pustkami, a frustracja kierowców rosła. Wreszcie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad straciła cierpliwość i zerwała kontrakt z wykonawcą. Podobnie było także w przypadku budowy autostrady A1, gdzie liderem też było Salini. Nadzór inwestorski potwierdził brak realizacji wezwania do poprawy i to też dało nam możliwość do odstąpienia od umowy. Gdyby wykonawca rokował ewidentnie na to, że zwiększałby nawet w ostatnim czasie mobilizację, przedstawiłby dokumenty pokazujące, że zdobył dodatkowe finansowanie, żeby zrealizować te prace, czy inne działania by podjął, które dałyby nam jasną informację, że poprawia sytuację i mobilizuje sprzęt i kadry, wówczas moglibyśmy rozmawiać też o innych rozwiązaniach. GDDK i A naliczyła wykonawcy kary umowne. To 84 miliony złotych za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy. Podwykonawcy włoskiego Salini mogą natomiast spać spokojnie. GDDK i A uruchomi bowiem bankowe gwarancje firmy, więc wszyscy otrzymają swoje wynagrodzenia.